Cześć i witajcie w kolejnym odcinku Cholerny autobus za oknem. W każdym razie przeszkodził mi w zajebistym powitaniu. Więc tak, witam was w kolejnym odcinku Seed Friends. A dwa odcinki temu zakupiliśmy super willę, którą chciałem i chyba odcinek temu albo dwa, nie pamiętam. Piszcie w komentarzach, czy dwa, czy jeden. Dzisiaj jest ze mną. Przywitaj się. No dobra, ja Filip 106, cześć. Któremu ofiaruję moje stare mieszkanie w wieżowcu, bo nie ma gdzie mieszkać. No właśnie, mieszka pod mostem, jak żul. Jak chcecie, to pokażę To wam gdzie jego masz most? mieszkanie. Gdzie masz most? No przecież pod nim mieszkasz. No wiem. Pokażę wam jego mieszkanie. Mówiłem, że pozdrawiam żula w jednym odcinku, ale się okazało, że to jest jego mieszkanie. Ja wam pokażę, jak on mieszka. Ziomek, ja mogę widzom pokazać, jak mieszkasz? No. Oj, czekajcie, poprawię wam kamerę, bo źle widzicie ten Minecraft. Jezu Chryste, panie, jaki jestem tępy. No wiem. Masz kilowy przecież. Nie mam. A w ekwipunku? Nie mam. A. Ale ile masz tych rzeczy masz? On mieszka pod mostem w ten oto sposób. To zobaczcie, no po prostu. Pięknie, to mój dom. Tak. Tyle co kupiłem właśnie. Wiem, ja jestem. Dobra, ej. Patrzcie, oto fontanna. Uiii. Ej, a czemu ona się nie zatrzyma? Czemu ona w ogóle nie jest? Pierwsza tam mrożona? Bo ja wiem, jak zrobić, że woda się nie mroziła. Ja to sam dla Jury'ego budowałem. A serio? W ogóle kiedy Jury cię tu przywiózł? A wczoraj. Ja mam tak rozmontowane, że widać mój dom. To wygląda jak kutas. No wiem. Jak nos osadnika. Co nie? Bo ten wieżowiec to jest ogromny osadnik. Ej, ej, no dajcie mi iść do góry, panowie, panowie, panowie. Tak, ten Kurhan mi dał swoje stare mieszkanie w mieszka pod mostem. No teraz ci daję. No wiem. Mieszka, mówię. Będziesz mieszkał od tu. Nas, jak chcesz jakieś itemy, bo być, bo ogólnie mamy takie rzeczy, że w ruchu oporu, prawda? Mamy różne rzeczy, które możemy sprzedać, żeby nie musieć kopać w kopalni i płacić Juriemu podatki, a czas, który zmarnowalibyśmy w kopalni, mamy na planowanie i tak dalej, i tak dalej, i szykowanie się do wojny. Więc jak chcesz jakieś pieniądze, tak, jak, czaj, daj mi jak, swój temnik. Czaj, jak chcesz jakieś rzeczy. Tak sobie tym daj, bo wiesz, jestem bardziej taki słaby. Nie mam na razie butów. No to dobra, no to sobie od ciebie wezmę. Przecież możesz sobie kupić, przecież masz... Dobra, i teraz tak. Ale będę to fajnie. Teraz tak, jakbyś chciał jakieś rzeczy, które możesz sprzedać, żebyś mógł zaplanować, jak Jury'ego pokonać zamiast kopać w kopalni, to ja ci pokażę, gdzie mamy ruch oporu. Ale po cichu, wiesz, bo tam Jury. A Jury to masz jest... Szpiegów. Szpiedzy to akurat są na parterze. Dzień dobry. Dzień dobry. Cholera, teraz mnie będzie śledził. No co za... No i co wyglądasz za mną przez okno? Ciulu jeden. Kurhan? O co chodzi, Jury? Czemu cię znowu nie widzę? No ja cię nigdy nie mogę widzom pokazać. Bo mam płotkę niewidzialności. Płać podatki. Okej. Okej, zapłaciłem. No, to teraz idź tam, gdzie szłeś. Cichutko widzę. Na serio, koło pasji biegu? No, on nie będzie podejrzewał czegoś, co jest w ka... Czemu obs... Czemu ściana z dirta, która on myśli, że jest obsraną ścianą, już nie jest obsraną ścianą? Znaczy, czemu nie ma tu dirta? Zobacz, i tutaj wkładaj rzeczy, które będziesz miał, na przykład z kopalni. Tutaj są rzeczy, które możesz brać. I tutaj o, też buty. Są... Wezmę ci. I weźmie sobie też miecz. Ja tutaj...
Denerwują mnie te dźwięki. Niech mi daj. Nie mam miecza jeszcze. Po wszystko możesz przyjść do ruchu oporu. A nawet tak. To później przyjdę. O, ziemię muszę wziąć. I tak, drodzy widzowie Kurhana. Nie mam jeszcze wrażenia mojego skina, ale będę miał. Postaram się mieć mój skin już. On nie ma odcinka od półtorej miesiąca. Wiem, bo właśnie mój kolega miał budować. Mi takie fajne miasto. I jakby Juri się dowiedział, no to by je chętnie chętnie by się je wziął po prostu. Ty w ogóle nie wiedziałeś, że Juri nas dopadł. No nie wiedziałem. Bo ja od pół roku nie nagrywałem. Nie od pół roku, ja od pół roku. Półtorej miesiąca. Właśnie, od półtorej miesiąca. A tu jest. O, ja tu kiedyś mieszkałem, pokażę wam. Znaczy nie ja, tylko mój dziadek. A mój mam. No, przecież. No mogę ten dom? Właśnie była taka historia. A mogę ten dom? Nie, bo to nie jest moje. To jest willa. Chcesz sobie ją kupić? No. To zbieraj. Ile kosztuje? Ja kupiłem drugą, najdroższą. Ta jest najdroższa, bo to jest nawet statek kosmiczny. Wiesz, ile to kosztuje? Tu by dawno ktoś uciekł stamtąd. No, ale jest wyłączony i zepsuty. A. Wiesz, ile to kosztuje? Ostatnio rozwaliłem tabliczkę, a to kosztuje... Czekaj. Muszę naprawić, bo mnie Juri zabije. No, serio? Tyle to kosztuje. Daj jakiś hajs może. Cokolwiek. Nie mam aktualnie hajsu. Wszystko wyprzedałem na tą willę. Ale możesz iść w następnym odcinku do kopalni, więc drodzy widzowie, żegnamy się z wami. Na razie, cześć. Wybaczamy, że był taki krótki. Wszystkie są 5-minutowe. Bye. To